Świątynia Jowisza z III wieku przed naszą erą jest miejscem, na którym zbudowano jedno z największych, najstarszych i najbardziej szanowanych sanktuariów muzułmańskich, meczet Umayyadów z 705 roku. Można go zwiedzać, lecz nie muzułmanki muszą założyć specjalne szare szaty z kapturem zakrywającym włosy. Zanim wejdziemy do meczetu, odwiedzimy przylegające do niego mauzoleum Saladyna. Mauzoleum zbudowano w 1193 roku, tuż po śmierci tego wielkiego wodza i władcy. Salah al-Din al-Ayubi był wielkim wodzem i politykiem muzułmańskim, sułtanem Egiptu i władcą imperium rozciągającego się od Sudanu po Syrię i od Jemenu przez Półwysep Arabski i północny Irak do wschodniej Turcji. Zasłynął jako zręczny polityk, doprowadzając do traktatu z krzyżowcami w 1192 roku, a jako wódz zdobył Jerozolimę i szereg innych zamków, wypierając chrześcijan z Ziemi Świętej. Jednocześnie był mecenasem sztuki, człowiekiem wspaniałomyślnym, prawym i rycerskim, a pokonanych wrogów darzył szacunkiem. Biały sarkofag obok zielonego sarkofagu ze szczątkami Saladyna ufundował w 1898 roku niemiecki cesarz Wilhelm II. Ściany mauzoleum z różnobarwnego kamienia pokrywa częściowo charakterystyczna ceramika. Przechodzimy na dziedziniec wewnętrzny meczetu Umayyadów. Meczet powstał na miejscu trzech świątyń: syryjskiego boga Hadada, rzymskiego Jowisza i katedry pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Meczet Umayyadów to również pierwsze w historii Kościoła sanktuarium muzułmańskie, które odwiedził papież, nasz Jan Paweł II. Obok miejsca, w którym się zatrzymaliśmy, wznosi się na ośmiu kolumnach oktagonalna kopuła skarbu, w której kalifowie umajjadcy przechowywali skarb państwa. Prostokątny dziedziniec o wymiarach 120 na 40 metrów otaczają z trzech stron arkady, a z czwartej sala modlitewna. Meczet posiada trzy minarety. Obok północnej bramy wznosi się minaret Mizana al-Arus, czyli minaret Panny Młodej lub Oblubiennicy. Z tego minaretu muezin nawołuje do modlitwy. Po środku dziedzińca stoi Sadirwan, czyli fontanna ablucyjna służąca do obmycia się przed modlitwą. Kolumny podtrzymujące arkady pochodzą z różnych świątyń rzymskich i bizantyjskich, stąd ich wielka różnorodność zarówno jeśli chodzi o kształt, jak i o wysokość. W podcieniach można podziwiać odnowione freski, których część uległa zniszczeniu podczas pożaru. A to jeszcze raz stojąca po środku dziedzińca fontanna ablucyjna. Główna kopuła wzniesiona nad salą modlitewną na ośmiokątnym bębnie nosi nazwę Kopuły Orła i ma wysokość 36 metrów. Minaret Isa, czyli minaret Jezusa, znajdujący się we wschodnim narożniku, jest najwyższym minaretem meczetu. Wznosi się na wysokość 77 metrów. Na ogromnych drewnianych kołach stoi taran, prawdopodobnie zostawiony przez Tamerlana podczas oblężenia Damaszku. Trzeci i ostatni minaret zbudowano w 1488 roku na rozkaz sułtana Mameluków Kłajbeja.
tego miejsca minaret oblubienicy jest lepiej widoczny. Tuż obok wejścia do sali modlitewnej odkryto częściowo widoczne stare freski. Ubytki fresków uzupełniono współczesną ornamentyką. Wchodzimy do środka sali modlitewnej. Jest ona trójnawowa. Przez duże okna, tylko częściowo obramowane witrażami, wpada sporo światła. Z dawnego kościoła świętego Jana Chrzciciela pozostała jedynie marmurowa chrzcielnica. Podłogę meczetu pokrywa blisko 3000 metrów kwadratowych dywanów. Po środku sali modlitewnej wznosi się pod niewielką kopułą sanktuarium z największą relikwią, jaką jest głowa świętego Jana Chrzciciela, uznawanego przez muzułmanów za jednego z wielkich proroków, nazywanego tu Jahija. Za zielonym szkłem znajduje się sarkofag z głową świętego. Przez okienko wierni wrzucają swoje prośby na papierowych karteczkach o wstawiennictwo u Allaha. Co jakiś czas w tym piecyku kartki z prośbami i modlitwami są palone i wraz z dymem unoszą się do góry do Allaha. Oto główny ołtarz meczetu, czyli mihrab. W meczecie znajduje się kilka mihrabów, aby każdy znalazł miejsce do modlitwy. Wiernym absolutnie nie przeszkadza, że turyści robią sobie w ołtarzu zdjęcia. Obok mihrabu znajduje się wspaniale ozdobiona ambona, czyli mimbar. W meczecie można usiąść na podłodze, poczytać gazetę, a nawet zdrzemnąć się. Dzieci biegają i dokazują. Wiernym to absolutnie nie przeszkadza. Widocznie Allahowi również. Wejście na ambonę inkrustowane jest macicą perłową i obramowane zielonym marmurem, czyli kolorem islamu. Przed jednym z ołtarzy modli się dwóch mężczyzn. Opuszczamy już teren meczetu. Jeszcze tylko wizyta w najsłynniejszej lodziarni Damaszku, gdzie ręcznie ubija się niezwykle w smaku lody pistacjowe. Pod murami starej części miasta, niedaleko hotelu, w którym się zatrzymaliśmy, wznosi się pomnik bohatera świata islamu, Saladyna. Napis wyryty na cokole informuje, w jakich latach żył bohater narodowy nie tylko Syrii. Zdziwienie budzi jedynie fakt, że pomnik jest po prostu pomalowany zieloną farbą. Jest okazja, aby sfilmować spokojnie rondo widziane do tej pory zza szyb autokaru. Wchodzimy na bazar,
gdzie wita nas śpiew muezin. Spacer po nocnym Damaszku, już bez pośpiechu i poganiania przez przewodnika, to wspaniałe zakończenie pobytu w tym mieście. Minaret Isa oświetlają reflektory. Dopiero teraz można poczuć atmosferę tego miejsca, napić się spokojnie miętowej herbaty i bez pośpiechu wędrować po uliczkach Al-Hamidiyya. Oświetlone są również pozostałości po świątyni Jowisza. Przez to miejsce przewinęło się przez wieki tyle różnych narodowości. Mamy wielkie szczęście, że nam też udało się chodzić po tym miejscu, nie bez powodu wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Posłuchajmy przez chwilę dźwięków, które towarzyszą nam w tym miejscu. Zrobiło się już bardzo późno, więc znaną sobie drogą wracamy do hotelu. Nawet nocą turysta czuje się tu bezpiecznie i może bez obaw podziwiać wieczorny Damaszek. Na ulicach panuje duży ruch, a mieszkańcy wychodzą z domów, by zrobić codzienne zakupy. Pomnik Saladyna też wygląda inaczej niż w dzień. Zielony kolor sygnalizuje wiernym drogę do meczetu na wieczorną, piątą już modlitwę. Aby dojść do hotelu, przechodzimy kładką przerzuconą przez ruchliwą ulicę. Jutro czeka na nas słynna Palmira, pustynne królestwo niepokornej królowej Zenobii.